Czy analiza danych w obszarze HR musi być skomplikowana? No oczywiście, że nie. I taki był też zamysł mojej prezentacji, którą wygłosiłem na pierwszym spotkaniu HR Data Clubu, żeby pokazać, że analityka z jednej strony może być bardzo przydatna, ale z drugiej strony wcale nie musi być skomplikowana. Więc moi drodzy, jeśli chcecie wysłuchać nagrania tej prezentacji, którą miałem okazję wygłosić przed naprawdę cudownym gronem kilkudziesięciu HR-owców, no to zapraszam serdecznie do odsłuchania tego historycznego nagrania i też do zapisania się do HR Data Clubu na stronie internetowej, do której link znajdziecie pod tym filmem. A jeśli temat prostych analiz, ale dających dużo korzyści Was interesuje, no to co? No to krótkie intro, no i jak zwykle startujemy. Mi bardzo, bardzo miło, że mogę zainaugurować swoją prezentacją nasze spotkania i przyznam, że kładzie to też na mnie takie zobowiązanie, żeby ta prezentacja nie odstraszyła wszystkich od tematu, bo mamy dzisiaj sporą liczbę osób zainteresowanych. I tak jak się nad tym zastanawiałem i powiem, drodzy Państwo, przypomniałem sobie swoje pierwsze zajęcia z analizy danych podczas studiów doktoranckich i pamiętam swoje przerażenie tym, czego ja się muszę nauczyć, żeby zacząć analizować dane. I potem, po iluś tam latach zajmowania się tym tematem, odkryłem, że tak naprawdę to wcale nie chodzi o te najbardziej wyrafinowane analizy, że czasem robiąc rzeczy proste, można dojść do fajnych wniosków i że gdyby ktoś mi kiedyś to tak pokazał, to byłoby mi dużo łatwiej zacząć i zrobić ten pierwszy krok. Więc pomyślałem, że może to będzie dobry pomysł, żeby zacząć dzisiaj właśnie w ten sposób, czyli pokazać tą analitykę. Nie tylko z punktu widzenia super wyrafinowanych analiz, ale jako coś, co tak naprawdę my możemy zacząć już robić i stosować w naszych firmach, nawet jak nie mamy do tego jakiegoś olbrzymiego przygotowania. Co więcej, ja śmiem twierdzić, że my to i tak już robimy, więc możemy to po prostu robić odrobinę lepiej. No i to tak w ramach wprowadzenia. A w większości sytuacji, kiedy w ogóle będziecie chcieli wejść w temat analizy danych w HR-ze, to zobaczycie taki wykres bądź wykres, który jest do niego podobny, czyli tak zwany model rozwoju analityki personalnej czy analityki HR, który pokazuje, no jak teoretycznie przynajmniej powinna ta dziedzina się rozwijać. I założenie jest takie, przynajmniej tak jest opisywane zawsze, że im te analizy są bardziej skomplikowane, im zaangażowany jest, można powiedzieć, bardziej wyrafinowany aparat analityczny czy bardziej wyrafinowane algorytmy, tym będziemy mieli tutaj na osi Y większą wartość dla biznesu czy większą wartość w podejmowaniu decyzji. No i pytanie, czy jest tak na pewno? No na początku oczywiście założenie jest takie, że mamy jakieś tematy opisowe, że opisujemy rzeczywistość, robimy proste raportowanie, potem próbujemy zdiagnozować, co się wydarzyło, potem próbujemy przewidywać, aż wreszcie to w ogóle czytamy, jak rzeczywistość może wyglądać w przyszłości, robimy różne scenariusze i ta analityka nam sama podpowiada, co mamy robić. Ja ten model omawiam gdzie indziej, nie będę się na nim dłużej tutaj skupiał, natomiast chcę pokazać, jak wygląda taka przykładowa analiza z poziomu 3, może łamane na 4. To, co Państwo widzicie, to jest wynik analizy, którą nazywamy Structural Equation Modeling, gdzie mamy ponad około 20 zmiennych uwzględnionych. Jak widzicie tutaj różnych współczynników, oszacowanych jest cała masa. A jeszcze gdybyście chcieli do tego dołożyć wątek związany z oceną całości tego modelu, bo to są takie współczynniki lokalne, no to tutaj dołożymy jeszcze z 10 statystyk ogólnego dopasowania modelu, takich, nie wiem, jak root mean square error adjusted albo ten wskaźnik AGFI czy GFI dopasowania modelu, czy chi kwadrat i okaże się, że dla normalnego zjadacza chleba to jest po pierwsze nie do przejścia, po drugie, powiem Państwu szczerze, ja się uczyłem tej techniki 3 lata. Zastosowałem ją w badaniach naukowych, zastosowałem ją w jednym grancie unijnym, ale w życiu nie zastosowałem jej w biznesie. Dlaczego? Bo wymaga ona perfekcyjnych danych, co więcej, bardzo dużej ilości tych danych. Natomiast tak naprawdę my możemy robić dużo prostsze rzeczy, które pomimo tego, że nie wyglądają tak bosko, to dają nam pewną wartość i pozwalają nam podejmować decyzje. Czyli nie zawsze będzie chodziło o to, żeby użyć jakichś super wyrafinowanych metod. Tak naprawdę możemy zyskiwać bardzo prostymi metodami. I mam dla Was dzisiaj dwa studia przypadków, które chcę Wam pokazać w takim telegraficznym skrócie. Pierwsze. Czy ta rekrutacja działa? To było takie pytanie, które zadaliśmy sobie w jednej firmie produkcyjnej, rekrutując pracowników. No i co się tam działo? Produkcja wymagała bardzo
dużych umiejętności manualnych, bardzo dużej uważności. Generalnie ludzie montowali bardzo drobne rzeczy. No więc na początku rekruterzy przeprowadzali test, w którym zadaniem tej osoby, która kandydowała do pracy, było przerysowanie pewnego schematu na taką plastikową płytkę. No i trzeba było być bardzo szczegółowym, żeby ten schemat właściwie przerysować, żeby nie pominąć żadnych szczegółów. No i oczywiście założenie było takie, że praca wymaga szczegółów, ten test wymaga szczegółów, no więc wynik w teście powinien w jakiś sposób przewidywać wyniki w pracy. No i drodzy Państwo, ciekawe jest to, że ten test robiono 3 lata, po czym zadaliśmy sobie pytanie, ale czy to w ogóle ma sens? Czy ta rekrutacja działa? I wykonaliśmy najprostszą w świecie możliwą analizę, którą nazwiemy analizą korelacji, ale tak naprawdę można to załatwić jednym wykresem. Czyli na osi X mamy wynik w teście, a na osi Y mieliśmy wyniki tych ludzi w pracy po 3 miesiącach od zatrudnienia, czyli po okresie w próbnym. Jak Państwo widzicie, jest to idealny, wręcz książkowy przykład tego, że związku pomiędzy jednym a drugim nie ma. Czy użyliśmy takiej skomplikowanej metody? No, ja wczoraj dla użytku tej prezentacji przerobiłem współczynnik korelacji na po prostu wykres i tak naprawdę całość analiz zajęła jakieś 2 minuty. Natomiast zobaczcie, co tutaj było kluczowe. Zadanie dobrego pytania. Wcale nie musieliśmy stosować nie wiadomo jakich technik. Wykonaliśmy bardzo prostą, banalną analizę, którą każdy z obecnych tutaj jest w stanie zrobić w Excelu. Nawet tak naprawdę jesteśmy na kartce papieru w stanie zrobić, jak się uprzemy. Natomiast okazało się, że test stosowany przez 3 lata kompletnie nie ma sensu. Że kompletnie nie przewiduje wyników pracy, czy nie jest z nimi skorelowany. I to jest taki pierwszy case, który mi kiedyś pokazał, no dobrze, ale tak naprawdę nie trzeba robić rzeczy niesamowitych, bo ta korelacja, którą każdy miał na jakichkolwiek studiach oprócz studiów stricte humanistycznych, jest w stanie odpowiedzieć nam tak naprawdę na istotne tutaj pytanie. Ta firma odrzuciła prawdopodobnie kilkuset dobrych kandydatów, którzy mogliby się sprawdzić w pracy, dlatego że ten test był oceniany na skali od 0 do 12 punktów i kandydaci, którzy mieli poniżej 3 punktów, z tego co pamiętam, byli odsiewani. Nie, przepraszam, nie poniżej 3, tu jest od 4 się wyniki zaczynają, więc poniżej 4 byli odsiewani. I teraz, biorąc pod uwagę to, że ten test kompletnie nie jest związany z wynikami w pracy, no to pojawia się pytanie, to po co my robiliśmy ten test przez 3 lata? Ilu kandydatów straciliśmy? A ilu zatrudniliśmy takich, którzy tak naprawdę, pomimo wysokich wyników w teście, sobie nie dali rady? Jest taki przykład prostej, banalnej analizy, która tak naprawdę miała znaczenie dlatego, że zostało zadane właściwe pytanie. A jak wrócicie sobie Państwo do tego wykresu, no to ona pewnie jest gdzieś tutaj na tym poziomie, może diagnostik, tak? Bo to jest korelacja. Tak naprawdę sam początek, analiza, którą możemy przeprowadzić tak naprawdę w Excelu. Podam drugi, jeszcze prostszy przykład, który chyba dał mi jeszcze więcej do myślenia. I przyznam, że to jest taki przykład, za który wziąłem się, żeby się przyjrzeć bliżej, po konferencji HR Data Forum 2 lata temu, kiedy Łukaszu, ty opowiadałeś o rotacji. I rozmawiałem z kilkoma menadżerami, z zarządem o temacie, czy mamy problem z rotacją w firmie. No i wszyscy mi mówili, wszystko jest ok. Karol, mamy 11% rotację. Czasami, no powiedzmy, waha się od 11 do 13% w zależności od roku. I wszystko jest ok. No, tak jak przyjrzeliśmy się firmom, które nas interesowały w okolicy, to standardowo było to około 14-15% i to był wskaźnik zadowalający. No i teraz pytanie, czy jest ok, tak? I najprostsza możliwa analiza. Popełniamy tutaj podstawowy błąd. Mamy zagregowany wskaźnik, na podstawie którego próbujemy wysnuć jakiś wniosek. Natomiast, kiedy zrobiliśmy banalną analizę, znów na poziomie Excela, w której pogrupowaliśmy tą rotację, biorąc pod uwagę to, kiedy ludzie od nas odchodzą, to okazało się, że odchodzą w pierwszym i drugim roku pracy. Czy my nie umiemy ludzi wdrażać? My mamy olbrzymi problem z rotacją u nowych pracowników. Ja tutaj musiałem wymazać, jakie to są procenty, ponieważ nie mogę Państwu ujawnić tych danych, ponieważ to są realne dane z organizacji, z którą pracuję. Natomiast zobaczcie, że to jest przepaść tak naprawdę. I ta przepaść tutaj była widoczna, bo to nie szło w naście procent, tylko raczej w 10%. No i druga analiza, tak naprawdę również możliwa do wykonania na poziomie Excela. Nam to zrobił moduł Business Intelligence, natomiast równie dobrze można to zrobić tabelą przestawną.
To jest poziom rotacji w zależności od business unitu, czy kawałka biznesu, o którym mówimy w organizacji. Ja tutaj znów nie mogłem podać na dole, natomiast pod każdym z tych słupków macie Państwo podpis konkretnego business unitu, za który odpowiada konkretny menadżer. No i zobaczcie, że mamy problem tak naprawdę bardzo poważny w dwóch miejscach. Natomiast na poziomie tego zagregowanego wskaźnika wszyscy się cieszyli, że nie mamy problemu z rotacją, bo przecież przyrównując się do jakichś benchmarków i innych lokalnych firm, które znamy, gdzie znamy HR-owców i wymieniamy się informacjami, to jesteśmy tak naprawdę lepsi od nich. Natomiast kiedy popatrzymy na to, po prostu rozbijając ten wskaźnik na szczegóły, no to okazuje się, że mamy bardzo poważny problem w dwóch biznes unitach. Co więcej, jeśli bym tu odkrył te nazwy, to okaże się, że to są biznes unity, na których nam niestety szczególnie zależy. Znaczy niestety, bo mamy dużą rotację, tak? I teraz mnie te dwa case'y pokazują, że to, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, mnie nie chodzi o to, żebyśmy nie rozwijali analityki. Przeciwnie, rozwijajmy ją. Natomiast rozmawiałem z wieloma firmami małej i średniej wielkości z HR-owcami i oni mi często mówili, nawet po szkoleniach, które robiłem z zakresu technik analitycznych w HR-ze, że no fajnie, tylko to jest bardzo trudne, tak? Od czego my mamy zacząć? I oczywiście, kiedy mówimy o dużych firmach, tak jak tu mamy przedstawicieli, nie wiem, KGHM czy firmy Orange, to normalne jest to, że ta analityka tam dzisiaj już jest na innym poziomie. Natomiast jeśli mamy firmę, która zatrudnia 100, 200, 300 czy 500 osób i nie ma powdrażanych różnych systemów, to wcale nie znaczy, że my nie możemy czerpać efektywnie z tego, co dają nam dzisiaj techniki analityczne, które możemy użyć tak naprawdę w HR-ze. To bardziej zależy od tego, czy my zadamy dobre pytania. A my tego pytania, moim zdaniem, często nie zadajemy we właściwym momencie, ponieważ, moim zdaniem, mamy kilka błędnych założeń czy przekonań na temat analityki. Pierwsze, z którym ja się spotkałem i za które, pamiętam, dość mocno oberwałem, kiedy w ogóle w jednej z organizacji próbowałem ruszyć ten temat, to było takie przekonanie, że ludzi nie można pakować w tabelki. Ja nawet usłyszałem: Karol, ty jesteś psychologiem, a ty chcesz ludzi ładować do Excela, ty z nimi porozmawiaj. I wydaje mi się, że to jest takie błędne przekonanie, które pokazuje taki dualizm, że albo mamy ten miękki HR i tego HR-owca, który jest jakimś coachem, przyjacielem, mentorem i można nazywać to jak się chce, a z drugiej strony mamy tego twardego HR-owca, który tam trzepie tymi kosztami w Excelu personalnymi. No nie, drodzy Państwo, jakby to nie jest dychotomia, to jest sztuczny podział i tak naprawdę my po to używamy tych tabelek, żeby wiedzieć, z kim rozmawiać. A to nie jest tak, że my analizując dane na temat ludzi, w jaki sposób ich dehumanizujemy. Natomiast ja z takim przekonaniem spotkałem się bardzo silnym. Drugie to jest to, że nie mam dość dobrych danych i że te dane mają wiele dziur, że są nierzetelne, że coś z tymi danymi jest nie tak i rzeczywiście bardzo często tak jest. Natomiast patrząc też na ten taki wykres rozwoju analityki, pamiętajcie o tym, że te prostsze techniki analityczne nie wymagają aż tak dobrych danych. Im będziecie szli w techniki bardziej skomplikowane, tak jak technika, którą wam pokazałem, obraz jakby jak wygląda obliczony model, zmodelowanie równań strukturalnych, to te narzędzia będą wymagały bardzo dobrych danych i bardzo dużej ilości danych. Natomiast proste rzeczy możecie zrobić nawet na danych gorszej jakości, których jest mniej. Idąc dalej, nie mam odpowiedniego systemu. I to znowu jest takie założenie, które bardzo, bardzo blokuje. Bo oczywiście super, jeśli mamy system business intelligence i jeśli wszystko możemy zautomatyzować z tej naszej analityki, ale jak dobrze wiecie, Excel jest podstawowym narzędziem analitycznym i zrobicie w nim już bardzo dużo. I to znowu nie znaczy, że nie mamy iść dalej, natomiast ten pierwszy krok wbrew pozorom może być dość prosty, a już przynieść wartość. Wcale nie musimy do tego posiadać idealnego systemu. Nie znam się na analizach, to nie dla mnie. To naprawdę może być proste. I wierzcie mi Państwo, że wykres z kropkami punktowy, który Wam pokazałem, na którym korelujemy dwie zmienne, naprawdę wykona każdy, kto dzisiaj pracuje w HR-ze. I do tego nie trzeba mieć specjalnych umiejętności. A jak zobaczy, że ten wykres da mu wartość, to będzie dążył dalej. No i wreszcie chyba ostatnia rzecz, to nie wierzę w to. Taki argument też usłyszałem. Natomiast to jest taki argument, przy którym ja się trochę poddaję. I stwierdzam, że to nie jest kwestia wiary, tylko danych. I zadania pytania w odpowiednim momencie. Więc to, do czego ja dzisiaj Państwa chciałem przekonać, to jest to, że my często zakładamy, że to jest strasznie trudne, że to nam nie wyjdzie, a tak naprawdę to zależy od tego, czy my zadajemy odpowiednie pytania i czy gdzieś w naszym mindsetie, takim myślenia o organizacji i o ludziach, pojawia się to, że my powinniśmy bazować na danych, na faktach, czy my myślimy w kategoriach evidence-based,
Czy ulegamy temu, że co w organizacjach bardzo często nam się przypisuje, że wy jesteście z HR-u, wy jesteście psychologami, socjologami, HR-owcami, to wy się znacie na ludziach, to wy mi powiedzcie. I gdzieś zaczynamy bazować na swojej intuicji. Natomiast możemy bazować na danych i to wcale nie jest takie trudne. Ja wam pokazałem dwa bardzo proste przykłady. Ja wiem, że one są wręcz trywialne, natomiast one mnie realnie wniosły wartość do podejmowania decyzji. Czy to o zmianie procesu rekrutacji, czy to o tym, żeby w ogóle drążyć dalej temat kosztów rotacji, bo nikt się tym nie chciał zająć, tak? Natomiast teraz widzimy, że mamy problem i on jest realny. Jeśli chcecie więcej poczytać o tych przekonaniach, to jakby tutaj jest taki QR kod, który odsyła do artykułu, gdzie o tym pisałem. I tak naprawdę to, co chciałem przekazać na koniec, chyba to bardzo mocno wybrzmiało już z tej prezentacji, że fajnie jest, jeśli spróbujemy zrobić pierwszy krok. I to, że tu jesteście, to w ogóle jest mega, bo to znaczy, że chcecie zrobić ten pierwszy krok, albo już gdzieś jesteście zaawansowani w tych analizach. Ale czasem bardzo proste narzędzia, typu Excel, typu Power BI, czy jeśli chcecie zrobić coś odrobinę bardziej zaawansowanego statystycznie czy analitycznie, oprogramowanie JASP, które polecił mi chyba obecny tutaj Grzesiek, może wam już pomóc i możecie zrobić naprawdę fajne rzeczy. Wcale nie musi, wcale nie, jakby bez potrzeby wdrażania jakichś olbrzymich systemów, tak? Więc chyba taki przekaz, który chciałem dać na początek, to jest taki, żebyśmy się tego nie bali. Traktowali HR jak każdy inny proces, który ma swoje mierniki, który generuje z siebie jakieś dane i które jeśli zbierzemy i zaczniemy zadawać dobre pytania, no to jesteśmy w stanie ulepszać i robić rzeczy sensowniej. No a jeśli mi nie wierzycie, to wpadnijcie też na mojego maila, zadzwońcie, porozmawiajmy też w kuluarach. Będzie na to dzisiaj czas. Więc tym pozytywnym akcentem ja bym chciał zaprosić do uczestnictwa dalej i skończyć prezentację przed czasem, o czym marzyłem całe życie. Żeby to zrobić przed czasem i żeby była chwila na pytania. Więc drodzy Państwo, tak to można robić, to może być proste, można zacząć od prostych rzeczy. Wcale nie trzeba od razu sięgać po najbardziej skomplikowane armaty i strzelać do komarów. A jak zrobicie pierwszy krok, to zobaczycie, że kolejne będą już jakby dla Was i ciekawsze, bo to też jest chyba ważne, i też prostsze do wykonania. Więc ja dziękuję za uwagę i dziękuję za możliwość wygłoszenia pierwszej prezentacji w naszym klubie. I byłoby cudownie, gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania.